No i proszę, powiadają, mucha nie siada. A tutaj właśnie siada, wiecie. O, lata kogoś coś koło ucha, może to i mucha, ale to może osa. A osa jak wpadnie, wiecie, to się wydostaje, widzicie. Mam też trochę w tej Polsce, jak te gruszki żołądkowi siadają. Możliwości, jak tym muchom. Jak chcecie gza złapać, to musicie taki jakiś czarny, czarną kulę, nie wiem, balon, kawałek, galerka, coś, nad nim taką butelkę i później kołnierz ją też tam wpada i się nie wydostaje. A tutaj taki prosty sposób, gdzie boli kręgosłup, tak gorzko przez żołądek do serca. No. Trzeba nie mieć serca, żeby je tam trzymać, no ale przecież same wyszły. Mają możliwość ucieczki, mają wentyl bezpieczeństwa. No, tak nam się tylko wydaje, że mamy. Ale mucha nie siada. Żniwa. Takich butelek jest więcej na żniwach, no oczywiście, nie? Daj Boże, żebyśmy mieli jeszcze jakąś krowę. Bo to nawet w sklepach obwoźnych z Litwy mleko. Jak to się kalkuluje? Chciałoby się wyjść, zrobić dwa kroki do sąsiadki. To mleko. Przecież tereny wiejskie. Pod huśtawką pomidor. Właśnie pomidor. Tu krowy nie. Where you going? What? Wadis, dali.